Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam pokazać bijatykę Divekick od studia One True Game Studio. Jest to parodia takich hitów jak Mortal Kombat, Street Fighter czy Tekken. Zacznijmy sobie rozgrywkę. W grze mamy do wyboru bardzo dużo wojowników, zatem przejdziemy sobie od razu do historii, która być może nie jest najlepszą historią w grach komputerowych, ale myślę, że nas to w tym momencie nie interesuje. Ja wezmę sobie Kung Pao. Jest to takie nawiązanie oczywiście do Mortal Kombat, w którym był Kung Lao. I tutaj wybiorę sobie Gem. Myślę, że te plus 10% dive będzie odpowiednie. Dodatkowo kolor ubranka mojej postaci, niebieski, mój ulubiony, i możemy przejść do walki. Historia, która nas oczywiście w tym momencie niezbyt interesuje, a interesuje nas walka, czyli to co najlepsze w grach tego typu. Chociaż myślę, że tutaj jest ta walka bardzo dziwna, ponieważ mamy tylko dwa klawisze, możemy wyskakiwać do góry i zadawać kopniaki. I tyle, cała mechanika. Polega na tym, że wyskakujemy i zadajemy kopniaki, moi drodzy. Jest to bardzo dziwne i powiem wręcz szalone, ale sprawdza się, ponieważ w grze mamy do wyboru bardzo dużo postaci, bardzo dużo zawartości i myślę, że stanowi ona takie urozmaicenie tego, co mamy na rynku. Zatem pozostaje tylko walczyć, zadawać kopniaki i wygrywać. Chociaż przyznam szczerze, że na początku może rozgrywka stanowić nie lada wyzwanie, ponieważ musimy wybrać sobie odpowiednie momenty, w których będziemy chcieli zadać ciosy. Przez to musimy unikać naszych przeciwników, ponieważ oni czasem zachowują się bardzo nieprzewidywalnie. I jak widzicie, teraz chyba dostanę po dupie i niestety zostanę znokautowany, chociaż jeszcze jest szansa. Pewna różnica co do gier z tego gatunku: tutaj podczas rozgrywki mamy tylko 20 sekund. I zobaczcie, moi drodzy, był headshot. Naprawdę w bijatyce, ale to jest Divekick, tutaj może się zdarzyć wszystko. Dobrze, moi drodzy, zróbmy tak. Cofniemy sobie i spróbujemy wybrać jeszcze inną postać. Dzięki temu zobaczycie różnorodność, która tutaj w grze występuje. Jeszcze raz story mode. I myślę, że weźmiemy tego gościa, który trochę parodiuje Psy'a z Gangnam Style. I weźmiemy sobie kolor czerwony. Zobaczcie, moi drodzy, ten gościu wykonuje ten sławny ruch rękami cały czas. Zachowuje się jak gwiazda muzyki. W grze mamy taki pasek Kickmeter, który będzie dodawać nam podczas naładowania wyższe skoki oraz szybsze ataki. Zobaczcie, moi drodzy, mój bohater może znikać, ale nic mu to nie dało, ponieważ Uncle Sensei i tak mu skopi tyłek. Ten drugi bohater, jak widzicie, ma kalosze, w których cały czas sobie biega. Pytanie, kiedy ja będę mógł go zaatakować, bo jak na razie mi to nie wychodzi. O, pięknie. Całe szczęście, że Uncle Sensei tak jakoś dziwnie wyskoczył. W żaden inny sposób nie mógłbym go znokautować. Chociaż tutaj prawie dostał w krocze. Jak już mówiłem wcześniej, ta gra jest bardzo dziwna. Myślę, że dzięki temu dostała pieniądze na Kickstarterze. W żaden inny sposób nie zebraliby pieniędzy na powstanie tej gry. I pięknie wykończyłem kolejnego przeciwnika. Pozostaje mi tylko jedno czerwone kółeczko i dzięki temu wygrałem. Best kill wins, pięknie, jestem zwycięzcą. Tak, moi drodzy, wygląda rozgrywka w grze Divekick. Mam nadzieję, że ta gra was zaciekawiła i będziecie chcieli ją spróbować. Ja dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.